osobista bądź ktoś, kto będzie prowadził całą grupkę blisko, no nie chcę tutaj strzelać, ale pozwolę sobie, że pewnie na starcie jest gdzieś około 150. Witamy prawami, bo to jest pierwszy bieg, wielkie prawa! No i to jest pierwszy bieg w życiu taki, pięknie! Kipki same tutaj. Na telewizji możemy obserwować przygotowania do startu. Widać to bardzo wyraźnie. Nie mogli spodziewać, o to chodzi, z numerem 718. No i się zmęczenie, na koszulce Olimpia, to oznacza, że zwycięzcą pierwszego biegu na dystansie 500 metrów biegu rodzinnego zostanie tutaj chłopczyk, reprezentant klubu z Olimpii. A jeszcze jaka rywalizacja, jeszcze tutaj mamusia podciąga kolegę swojego synka. Tutaj gratuluj, brawa, 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 moi drodzy. I może biegają zdyszani rodzice. Moi drodzy, to, że oni nie przebiegają na czołowych pozycjach, nie oznacza, że mamy ich kibicować. Właśnie tym tutaj też się należy wielkie brawa. Oni mają też sporą pracę na tej trasie odbytą, więc klaszczymy, oklaskujemy, krzyczymy, tutaj pozdrawiamy wszystkich startujących. Niby to dystans 500 metrów, ale zapewnia Państwa, że dla tych maluszków, moi drodzy, to jest kawałek tego wygrania. Gratulujemy serdecznie. Gratulujemy serdecznie. Ukłony w stronę rodziców, którzy w dniu dzisiejszym spędzają to sobotnie, przedpołudnie, popołudnie tutaj z nami na stadionie GKS Olimpia Grudziądz. Witamy, witamy serdecznie. Gdzie te brawa, moi drodzy? O właśnie, oni się nie będą domagać, bo często już nie mogą złapać oddechu, to jest taki wysiłek dla niektórych mamusiek tutaj, choć nie, widzę, że mamusiek z uśmiechem na ustach proponuje ten dystans, no ale dzieciaczki są zmęczone, dzieciaczki są zmęczone, 500 metrów, większość z tych 7-latków, 6-5-latków, pewnie są i 4-latki w tym wielkim grunie. To po raz pierwszy wystartowało w dniu dzisiejszym. No ale to takie imprezy, imprezy masowe, biegowe, jak w dniu dzisiejszym, to one właśnie zaszczepiają, moi drodzy, chęć nie tyle co rywalizacji, ale uczestnictwa. To opuszczenie jeźdźni, za chwileczkę będzie ona już potrzebna. Thank you.
Thank you.
prosimy panią Strzyżyńską, opiekunkę, opiekunkę Julii Mantaj o podejście do namiotu medycznego. Bardzo prosimy. Panią Strzyżewską, opiekunkę Julii Mantaj o podejście do namiotu medycznego. Bardzo prosimy. Bo się nagra, że idziecie. Moi drodzy, w tej chwili biegacze, którzy wystartowali na dystansie głównym 10 km. 24 minuta w tej chwili biegu. A na prowadzeniu aż piątka biegaczy. Nie będę wymieniał z numera, z numeru startowego, ale mam nadzieję, że zaraz... Łodzicy, gdzie liczba, gdzie frekwencja jest troszkę mniejsza, będzie to wyglądało inaczej. To także z uwagi na dystans, który jest prawie dwukrotnie dłuższy, a dokładnie wynosi 1500 metrów. Na starcie łodziczki, czyli dokładnie mówiąc dziewczęta urodzone w roku 99-2000, przypominam tutaj jeszcze tych kategoriach starszych. Moi drodzy, kierujemy się rokiem urodzenia. Do roku urodzenia, a nie przynależność do szkoły. Jest tutaj przykład pracy, jest warunkiem startu, który dla mnie bardzo nie wiadomo. Więc tutaj dla nas to jest 2009 i 2000. I to będzie pierwszy bieg na dystansie 1500 metrów. Sama praca i rozpraca dwa razy dziennie. Nie dwa razy tygodniu, tak jak ja, tylko 12-13 razy tygodniu. Sobotę lubię moje cztery, tak jak dwa razy dziennie. Ale tak obrazowo powiem, że to pan był takim zapalnikiem chyba, który rozkrótowy, prawda? Bo przecież trenował ligi średnie, długie i to z powodzeniem jako reprezentant naszego kraju, mistrzostwa Europy, juniorów. Tak, to prawda, jeżeli chodzi o moją osobę, to najdalej trafiłem na mistrzostwa Europy juniorów. One były w Lipsku, natomiast Bronka przez pierwszy rok trzeba było zachęcać do trenowania. Nie miał specjalnej motywacji, dopiero jak przyszły pierwsze wyniki, to z chęcią, który na te wyniki powiedział poprawę. To co sądzi dzisiaj o pogodzie, atmosferze biegu, gdzie chyba rekord frekwencji prawie blisko ponad 500 zawodników zdecydowało się wziąć udział w memoriałowej biegu Bronka. 33. edycja, kawałki historii, prawda? Tak, już biegają dwa pokolenia, bo ja widzę osoby, które przychodzą ze swoimi dziećmi, bo i te osoby już biegały kiedyś, rodzice biegają i biegają w tej chwili dzieci. W moim przypadku to są trzy pokolenia, bo ja biegałem, córka biegała i w tej chwili wróg biega. Także zachęcam wszystkich do biegania. Myśli pan, że Grudziądz, w Olimpii Grudziądz jeszcze kiedyś będzie zawodnik pokroju Bronka, bądź osiągający co najmniej jego sukcesy? Każdy może to zrobić. To nie jest tak, że dobre wyniki osiąga się tylko gdzieś tam w dużych miastach. W małych miejscowościach też mamy jakieś lepsze przykłady, tylko trzeba cierpliwie pracować. Myśli pan, że zobaczymy się dzisiaj jeszcze na podium z kategorii wiekowej? No i coś tak mi się wydaje, że nie. Ale tego panu życzę. Wszystkiego dobrego, zdrówka i zdrówka raz jeszcze. Gratulacje za wspaniały wynik. Przypomnę, prezydent
Pan Robert Malinowski w dniu dzisiejszym finiszował z wynikiem 48 minut. Wspaniały rezultat, wspaniała postawa gospodarza Grudziądza. A my, moi drodzy, teraz aktualnie widzimy, jak finiszują młodziczki, też blisko 200 zawodniczek z terenu miasta Grudziądz i okolic, Skłowiow, Skomorza w dniu dzisiejszym, ale głównie Grudziądz. To są jednak gimnazjalistki startujące w barwach Grudziądza, ale oczywiście nie należy zapominać o tych uczennicach, uczniach, które reprezentują szkoły nazwane imieniem Bronisława Malinowskiego. Kolejna dekoracja, tym razem już za niespełna kilka minut młodziczki, które biegły na dystansie 1500 metrów, dziewczęta rocznik 1999-2000. Ja jeszcze pozwolę sobie powiedzieć, że aktualnie pan prezydent Robert rozmawia ze swoim bratem Piotrem, ale także do nich dołączył Krzysztof Szała, kiedyś też znakomity przeszkodowiec, aktualnie od wielu, wielu lat trener wybitnych polskich zawodników, m.in. Jakuba Czaje doprowadził do startu w Igrzyskach Olimpijskich, a aktualnie trener Patryka Dobka, jednego z najlepszych 400 metrowców, na pewno najlepszego aktualnie podkarza w naszym kraju. A ja poproszę do nas panią Mariolę Sokołowską, wiceprzewodniczącą Rady Miasta. Poprosimy tutaj ją o pomoc w dekoracji. Jest z nami pan dyrektor banku PKO BP, pan Jarosław Rzeczyński, a co okazji chciałem powiedzieć, że to sponsor budy dzisiejszego biegu. A ciekawostką dla wszystkich młodych ludzi jest, że bank PKO BP obsługuje wszystkie konta, nawet najmłodszych SKO, ale też i inne konta. Jeżeli ktoś już chce mieć takie konto, to na pewno w tym banku uzyska informacje i możliwość obsługi swojej. Do nas już zbliża. Zawodnicy w tej chwili uczniczki, rocznik 1999-2000 i biegły na dystansie 1500 metrów. Dekoracja już za chwileczkę. Do dekoracji też poprosimy pana dyrektora Gubernatora Węfur, który jest sponsorem upominków pana Dariusza Napolskiego. I tak. Młodziczki 1500 metrów, rocznik 1999-2000. Wynik. Pierwsze miejsce. Karina Skopińska, gmina Zunoszyna, Grudziądz. Brawo. Drugie miejsce. Państwo, którzy się ścigają i traktują sport zawodowo, wyczynowo, moi drodzy. Tutaj byliśmy świadkami karności tego biegu, że zawodnicy traktujący sport wyłącznie amatorsko mogą na jednej linii startu stanąć z tymi zawodowcami. Panie Piotrze, chyba teraz będzie rewelacja. Tak, ale mam też komunikat. Inna rewelacja za chwilę będzie miała miejsce. Bardzo prosimy zawodników biegu głównego, tych miejsca w odpowiednich kategoriach, o zgromadzenie się tutaj na trybunie głównej. To jest sektor A i sektor A strefa BIG. Bardzo prosimy, żeby tutaj już się zgromadzili na widowni. Około godziny 12.30 będzie wręczenie nagród i dekoracja zwycięzców wszystkich kategorii biegu głównego. Zatem prosimy zwycięzców o zgromadzenie się już tutaj blisko miejsca, które dekorujemy. A przed nami dekoracja zawodników.